Witam serdecznie wszystkich widzów jubileuszowej bitwy i po raz trzeci na moim kanale goszczę gracza Brzozy, który teraz zagra za chwileczkę ze mną swoją 35-tysięczną bitwę. Witaj Brzozy. Witaj Faju i witajcie widzowie. Na początku przypomnij, jakie jubileusze już graliśmy razem i jak nam poszło? To były akurat dwa jubileusze, które były 20 tysięcy i 25 tysięcy. Pierwszy akurat był na T34-85M i była to wygrana bitwa, tylko z słabym wynikiem. A druga bitwa to była na 10 tierze, gdzie zagrałem też, podejrzewam, chyba wygrana bitwa, tylko też mi akurat słabo poszło. No i cóż, więc nie będę tu za dużo Ciebie wypytywał. Nie wiem, czy coś od ostatniego czasu, jakieś nowe pojazdy, którymi lubisz grać, bo w zasadzie tym, czym zagramy na Twój jubileusz, na 35-tysięczną bitwę, to jest właśnie taki czołg, który Ci się spodobał, a ostatnio można było, znaczy każdy gracz go otrzymał, nie? Prawie każdy, bo tylko trzeba mieć te jeszcze 4 lata służby w tej grze. Tak jest, czyli VK 2801. A jaki czołg jest Twoim ulubionym pojazdem w tej chwili? W sumie na ten moment akurat się przyjdziemy na Renegade'a, z tego powodu, że ma dosyć fajną wieżę i bardzo przyjemne działo. Mhm. No i cóż, fałeczka, 6-tierowy lajcik z działem 10,5 cm, czyli no cóż, ci, którzy pamiętają, kiedyś ten czołg były 3 lajty, jeszcze jak były tylko 3 narodowości, czy jakoś tam, to był tylko niemiecki, amerykański i radziecki lajcik na 5. tierze. Później tych lajtów, wiadomo, powstało bardzo dużo. Teraz no to wiadomo, lajty i kołowce, no to podstawa spotowania. Tak tylko powiem, że kiedyś... dobra, nieważne. No teraz na 6. tierze mamy fałeczkę, która jest bardzo fajnym czołgiem. No tylko, że strasznie dawno nie grałem na tym czołgu. To będzie moja pierwsza bitwa. Prawdopodobnie od, nie wiem, 6 lat, 7 na tym pojeździe. No to zobaczymy, jak nam pójdzie. Jesteś gotów? Ojciec, ja jestem gotów. No to jedziemy. A ty mówiłeś mi przed bitwą, że grywasz czasami na tej fałeczce i bardzo ci się podoba. No tak. Przez to uszkodzenie na strzał, nienaganną mobilność. Potrafi też czołg często zaskoczyć, bo potrafi trafić czołg z drugiej strony po drugiej stronie mapy, który jest. Czyli to działo, które jest bardzo niecelne i bardzo, można powiedzieć, wolno, te pociski lecą poniżej 400 km na sekundę, co ja to mówię, na godzinę. Potrafią trafić. Potrafią trafić. No i cóż, zobaczymy. Ja bym raczej posłuchał się Ciebie, bo ja tak dawno na tej mapie to w ogóle nie wiem, czy kiedykolwiek grałem na mieście duchów. No zapewne jakieś boczki, nie? Lewo albo prawo. Ja bym pojechał lewą stronę. Dobra. Używasz bardziej pocisków kumulacyjnych czy odłamkowo burzących? Ja akurat jestem fanem kumulacyjnych, jeśli chodzi o ten pojazd. Z odłamkowo burzących to ja strzelam, wiem, że to jest czołg papierowy, czy Helcata, czy Amix 12. Ja sobie przeładuję na odłamkowo burzący. Przeładowanie 6 sekund z groszem. No to szybciutko. A może zadać 350 z kumulaka, nie? Tak w sumie lepiej ode mnie, bo ja 7 sekund ładuję na nim. A nie, jest 702, przepraszam. Dobra, i weszło. No i ładnie. No i mam prawie kopytko nawet. No, ciężko tak z daleka, nie? Powiem, że ciężko. Blighta zadomkowo burzącego. Dobra, tu są gdzieś te artylerie. Gąskie światło. Prawie już. No jest szałeczka pobita. Ja też mało ciekawostki, to jest też dosyć fajny czołg do podbijania sobie statystyk, bo on tutaj trzyma 1400 chyba uszkodzeń, trzeba nim, nie, 1400 uszkodzeń robić chyba, żeby zdobyć, mieć fioletowe statystyki na nim nawet. Mhm. Powiem, że na pewno jest ponad 1000, a to jest tak 3-4 strzały. Dobra, skończyłem z bitwę z 1800 uszkodzeń na razie mam pokazanych. Aha. Więc może, jeśli w tą akurat fałkę mi weszło na ślepę, tylko nie wiem za ile aktualnie. O, dupa. No w każdym bądź razie czołg ma potencjał, jak widzieliście, no w lighty, w arty, no to z odłamkowo burzących ponad 400, ale chyba lepsze pociski to są kumulaki, które mają tam chyba około 100 penetracji, nie? Czy jakoś takoś? O, 1900 akurat. Penetracja to 104 akurat. No ja... No prawie 2000 obrażeń, czyli można powiedzieć ta bitwa, tutaj na fioletowych statach pojechałeś, bo wystarczy coś 1500, nie? Teraz nawet sprawdzę dla pewności na stronie internetowej. No i cóż, na pociskach odłamkowo burzących jeszcze można powiedzieć bez tych racji bojowych, no to można fajnie zarabiać na tym pojeździe. No i cóż, 35-tysięczna bitwa zaliczona. No i mam nadzieję, że jeszcze zobaczymy się na 40-tysięcznej bitwie. No, na 30-tysięcznej bitwie niestety moja wina. Akurat tam coś się stało i nie mogłem przyjść na nagranie. A ty nie chciałeś czekać. No ale chyba na 40-tysięcznej bitwie się zobaczymy, nie? Jest takie założenie. Chyba że odinstaluję szybciej grę niż dobiję. Mhm. Ja tak jeszcze poinformuję, że otrzymałem czołgi do testowania. Jest to czołg brytyjski, bardzo ciekawie wyglądający. Zaraz wam go pokażę, a ty tam sprawdź tą informację. Już mam sprawdzoną, więc mogę powiedzieć. Mhm. Na akurat mieć zwrotowe to jest około 1350 damage'a i na 3 odznaki biegłości to jest niecałe 1700 uszkodzeń. A więc szwedzki czołg ciężki do przetestowania, bardzo twardy, ale niestety trochę słabo mobilny, ze słabym silnikiem. ale już rozegrałem nim bitwę i moim zdaniem bardzo fajnie się tym czołgiem ciężkim gra. No i czołg amerykański też otrzymałem do sprawdzenia, a jest to czołg M4Y, czy jakoś takoś. Też czołg o twardym pancerzu. No i zobaczymy, jak jesteście ciekawi, jak te czołgi mi pasują, no to za niedługo w odcinkach zobaczycie. Bardzo dziękuję, Brzozy, za zagranie ze mną jubileusza. Może chciałbyś pozdrowić. Ja tylko tak przypomnę, że jesteś dowódcą klanu. Tak, dowódcą klanu jest to. No to pozdrawiamy twój klan. A ty chciałbyś kogoś pozdrowić? No, całą rodzinę i znajomych, z którym wychodzę na dwór często. Tak, jeśli w ogóle oglądają to. No to pozdrawiam, trzymajcie się, no i życzę wesołych świąt. Na razie.